Hej Zuchy, dzisiaj piękna jesienna pogoda i to jest okres, który kojarzy mi się właśnie z przygotowaniami, nie tylko ze szkołą, moi drodzy, a głównie z rozpoczęciem nowego etapu, przygotowań, tego nowego rozpoczęcia, nowego rozdania kart, jak niektórzy mówią. To, co z tyłu widzicie, Łódź, miasto, w którym zacząłem swoją przygodę lekką, a lekkoatletyczną na tym prawdziwym poziomie. Piękny to był czas, czas, w którym dopiero pierwsze kroki stawiałem na arenie takiej treningowej, później krajowej, międzynarodowej, startowej. Ale ten trening to, z łezką wokół wspominam takie określenia, że biegam jak dzik. I faktycznie mogło to przypominać bieg dzika. Adam Scott, che va veloce verso il posto, il primo posto, intanto lo spagnolo recupera, forse fino al terzo posto ce la fa. Bardzo mocno pochylony, złamany w biodrach, tyłek cofnięty do tyłu, ręce gdzieś tam szamoczące się, ale było to skuteczne, to był ten mój talent. Później, kiedy ten talent się kończył, tym bardziej przybliżałem się do biegania technicznego, do wykorzystywania tych rezerw. Jednakże wam, koledzy, koleżanki, amatorzy biegania i innych sportów, radzę, żebyście zaczynali od techniki. Wy prawdopodobnie nie macie tego szczęścia, że A, mieliście dużo zdrowia, że macie dużo zdrowia, B, że macie młodość. 16 lat, tam pewne błędy się kompensują, te błędy gdzieś zanikają, bo ciało sobie potrafi samo poradzić, bardzo szybko też uleczyć te drobne kontuzje, które nie mają szansy się rozwinąć. Ja dziś wiem, że technika to jest jeden z głównych atutów, którym wygrywam, którym konkuruję z najlepszymi na świecie i sam staję się przykładem dla wielu innych biegaczy. Chciałbym, żebyście w tą stronę troszeczkę pobrnęli w swoich komentarzach, żebyście zadawali pytania, co w tym obszarze techniki chcielibyście ode mnie usłyszeć, jakie kolejne przygotować dla was materiały. I teraz coś ekstra. Bardzo często pytacie, jak zacząć. Jak wychodzić w tą jesienną pogodę, jak sobie poradzić z tymi szarpiącymi nas na dwa skrajne bieguny emocjami. Z jednej strony czasem pada, czasem ta pogoda zupełnie nie sprzyja bieganiu i dodatkowo nasze samopoczucie jesienią, coraz mniej słońca, coraz więcej obowiązków, dzień coraz krótszy, bo już po godzinach pracy robi się ciemno. No, mam na to kilka rad, kilka sposobów. Mnie też dopada pewnego rodzaju ta jesienna depresja, to takie gorsze samopoczucie. Ale wtedy nie tyle wyjeżdżam, co myślę pozytywnie o treningu. Wchodzę w tą sferę przygotowania mentalnego. Wtedy zapalam taki płomyk w środku, który bardzo skutecznie mnie ogrzewa, który mówi mi, że to jest to, co kocham, to jest to, co powinienem zrobić, to jest to, co przybliża mnie do celu, właśnie, do wyznaczonego celu. Jeżeli wychodzicie biegać bez celu, to prawdopodobnie będzie wam coraz ciężej, jeżeli sobie te cele wyznaczymy i będziemy też te cele pośrednie, te, które mamy blisko, w zasięgu wzroku wyznaczać, osiągać, czyli spełniać tę naszą wewnętrzną potrzebę samorealizacji, to będzie wam zdecydowanie łatwiej i raźniej.